Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet Gladiator, synchronizacja dół, góra, dół, góra. Dobra, wybierzemy oczywiście kontestanta. Będę zaczynał najprawdopodobniej właśnie na tym wyborze trudności, bo często po prostu odpadają się cutscenki po tych transportach, więc do końca nie jestem pewien zawsze, co mi wypadnie, że tak to mogę nazwać. Więc dziś będziemy lecieć na naszą pierwszą planetę w tej grze. I mam nadzieję, że nam to wszystko dobrze pójdzie. Kurde, no to zamknę okno, no cóż. Będę się dusił sobie. No dobra, więc... Katakrom 4. Change plans. Yeah. Zacznijmy to. No i oczywiście dalej będę podmieniał kascynki na test PS2, żeby nikogo tutaj głowa nie zagłowała. Boże, bola nie zagłowała. Bola nie zagłowała. Dobra. Katakrom 4, Juanita, as we kick off a brand new season of Dread Zone. That's right, Dallas, and we're lucky enough to have a bird's eye view of the action. Even from up here, this season's Dread Zone battle courses look bigger and deadlier than ever. It's a wonder contestants keep volunteering, isn't it? That's a good one. Oh, yeah. The Vox construction team really outdid themselves in turning this once sacred robotic burial ground into a deadly Dread Zone battle course. And look, here comes today's first contestant. Oh my, they're really scraping the bottom of the barrel to find these guys, aren't they? I hope you folks at home aren't too squeamish, because the next one looks like a bleeder. Ratchet. Innymi słowem, wszyscy z nas się śmieją, bo jesteśmy mali, ale dobra. Więc tak jak mówią nasi tutaj komentatorzy, pierwsze zadanie polega na tym, żebyśmy po prostu przeszli to. Po prostu na drugą stronę się dostali. No i teoretycznie mogę tu cały czas tylko trzymać przycisk strzału i praktycznie przeszedł to. Ale zaraz. Ja tu miałem przecież upgrade'ować tak jak to cały czas, czyli... Wszystkie bronie po kolei. Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, te wszystkie moje bronie po kolei, bo amunicji pod dostatek mam zawsze. O, mam jakiś impact mod do tego. Co robi impact mod? Nie jestem pewien. Ogólnie to... Bronie... mogą mieć różne modyfikacje. Omega moc, które dają wam jakieś nowe, zarąbiste efekty. Omega modyfikacje, które dają wam jedną możliwość, znaczy z jedną możliwością jakieś super dodatkowe efekty, typu na przykład, nie wiem, podpalanie, porażenie prądem i coś w tym stylu. A alfa modyfikacje mogą wam ulepszyć wasze dotychczasowe rzeczy. Czyli na przykład możecie dodać sobie amunicji więcej. Celność. Nie, że im możemy dalej jeszcze celować. I że jeszcze bardziej odpychamy naszych przeciwników. No i oczywiście, że też przyspieszamy naszą broń. Tu jest chyba jakiś omega most, jak mi się zdaje. Lel. Nie wiem. Dobra. Więc jak widzicie, te nasze bomby mogą też... mogą po prostu zneutralizować porażenia. Myk! No i przeszliśmy zadanie. Rocky. Darkstar continues toward the Catacrom Burial Dome, they'll need to cross what I like to call the chasm of endless falling and eventual dying. In the unlikely event that they survive, they'll take control of the big, bad, and burly walking armored tank called the Landstalker. Good luck, kids.
Tak, to jest coś, co będę sterował później, ale aż sobie zobaczę o co chodzi w tym Rockim. PlayStation Network, kolekcja trofeów. A, tu jest Deadlocked. Chwila. nie rozumiem tego. Gladiator, a tutaj Deadlocked. The fuck? Rocky. Chyba mamy jedno trofeum. Earn Idaria. Aha! Po prostu... Ogólnie to większość Nie, chyba właściwie wszystkie trofea polegają na tym, że... Dostać, że musicie zdobyć jakiś konkretny skill point. No oczywiście kascu mam jak lodu. Na Antarktydzie. No i zombiaki, bo jakby inaczej... Aha, ja teraz bomby tam. Holy shit! Niezbyt lubię te zombiaki, ponieważ one są straszne mocne. O nie! Jest pewien glitch w tej grze, że czasem roboty mogą wam zniknąć. I właśnie teraz mi się to stało. Czasami nawet to może wam skraszować kompletnie grę. Oby to się nie stało mi teraz, bo będę bardzo zły. Ale ogólnie na serio trzeba uważać, cokolwiek się robi w wersji HD, ponieważ no... Nigdy nie wiecie, czy wam gra się skraszuje, czy nie. Szczerze powiedziawszy, nie lubię tego aspektu, ale no cóż. Wiem, że Insomniac jakoś nie chce robić, a właściwie ci, którzy zrobili remake, nie chcą wydawać patcha, ale no bądź co bądź, na takie rzeczy trzeba by było wydać patcha. Już nawet mogę na te wszystkie glitche jakoś przymknąć oko, ale jak już się gra crashuje, to nie jest fajnie. Nie polecam. Dobra. Gra się skraszowała. Ja pierdzielę. Dobra, wracamy za chwilę. No i wróciliśmy. Po moim restartowaniu PS3. No, właśnie o tym mówiłem. Że gra się może skraszować. Dobra, dół, góra. Zobacz, ja pierdzielę. Dobra, czyli najprawdopodobniej nie będę używał tych robotów do czego innego niż tylko rzucania tymi bombami całymi, bo jak widzicie, no jest to ryzykowne. Więc będę musiał teoretycznie wszystko sam załatwić. O, na szczęście od tego challenge'a zaczynamy. Nie wiem właściwie, co może powodować ten glitch, że nagle się te roboty nasi pomocnicy nagle się znikają kompletnie. Chyba ja tego bio... Nie biobliteratora, to jest coś takiego trójki. Tej wyrzutni bomb chyba nie będę używał, bo ona jest słaba dosyć. A wydawało mi się, że była lepsza. No goddammit! Pierdziele. Dobra. Jest easy. Ja pewnie myślałem, że tam skoczę. Zawiodłem się na sobie. Dobra, ogólnie gra jest łatwa, szkoda tylko, że te glitche są, które mnie wnerwiają strasznie czasami. O nie, zaraz zginę! A tego bym nie chciał, nie... Gro! Skraszowałaś się mnie. Nie rób mi już takich świństw. Dobra, Clank, już to słyszeliśmy. Wiesz co, czasami nawet zbyt szybkie poruszanie się, w sensie nie przez haki, tylko że... wiecie... jak coś za szybko zrobicie, że gra się tego nie spodziewa, to też gra się może wtedy skraszować. To jest przeromane z tym portem. Dosłownie wszystko wam się tu może skraszować.
nawet życie. I chyba nawet wiem, dlaczego to się crashuje. Otóż kiedy ten robot znika, który ma rzucać bombę, to gra nie wie, co zrobić, przez co po prostu prawdopodobnie jakiś nieznany przez grę wpis do RAM-u się wpisuje, obviously. I prawdopodobnie przez to wynika jakiś, nie wiem, overload systemu i crashuje po prostu. To jest taka moja teoria, dlaczego to się crashuje. A dla ludzi, którzy nie wiedzą praktycznie, przepraszam, co ja teraz powiedziałem, to... No, przepraszam, ale nie mogę tego wyjaśnić. Więc tak tylko, nie wiem, po angielsku, tylko to umiem powiedzieć, dodatkowo tak trochę, nie wiem, profesjonalnie bym to mógł nazwać, trochę. Okej, teraz się przyda ta bomba. Dobrze, że ona tych zombiaków na hita bierze. Na hita bierze. No cóż. Nie ma gmachania. Właśnie, możemy sobie przybliżać mapę. Nie jest to dosyć dobre. W sumie mnie denerwuje takie przybliżanie map. Nie wiem, może po prostu w za mało strzelanek grałem, chociaż właściwie grałem tylko w 2 bez strzelanki. Chyba to się... Nie wiem, czy to się liczy, czy to się może liczyć, ale... wracając. Po prostu jak na przykład sobie w Isaaca grałem, na bicie, to tam jest możliwość sobie przybliżania mapy. I po prostu mnie to wynerwiało. Bo właściwie sobie... Bo ja na bicie gram w Isaaca. To trzeba zaznaczyć. No i po prostu ja, gdy sobie włączałem tą mapę, to tylko i wyłącznie... to przesuwałem kompletnie mapę poza ekran, żeby tylko mieć timer. Dobra, jak ja się tam mam dostać? Czy ja mam... Tak, mam tu swingshota, nice. Wydawało mi się, że w tej grze była broń, która reprezentowała swingshota. Dziwne. No i przeszliśmy. Kolejny challenge. Szczerze głupio, że nie rozciągnęli chociaż tych grafik, żeby to się pasowało w widescreen. Comes fully loaded with power steering, AC, jumbo-sized drink holders, and enough plasma mortars to take out a small star system. Team Dark Stars. Jak się strzelało? Okej, okay. Czyli w tej, nie, w tej maszynie kroczącej możemy strzelać, skakać, obviously, chodzić też obviously, co ja tu mówię, i strzelać z działek, które przy większym naładowaniu po prostu dają wam więcej mocy. Więc można się nieźle tym nawet pobawić. Sama też maszyna, kiedy chodzi, to dostaje niezłego kopa. Znaczy niezłego kopa. Po prostu boli jak dotyka. Może tak to nazwę. Boli jak dotyka. O, no tak mi wzrósł. Nice. Dobra, haha! Ja tu robię rozwałkę. O, tego słowa szukałem, oczywiście. Tak, tak, tak. To jest dokładnie to słowo, którego szukałem. Na 100%. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem znalazłem to słowo. Jasne. Dobra. Fajnie było, gdyby ta maszyna jakiegoś boosta mogła dostawać, poza skakaniem w bok, które teraz używam po prostu, żeby być szybszym troszeczkę. Bo to jest troszeczkę wnerwiające. Takie... położenie. No i wreszcie coś się zaczyna, czyli mamy coś na rodzaj walki z zombiakami na arenie. Mówię na tych cutscenkach, gdzie jeszcze ci komentatorzy gadają, bo po prostu jest nudne, jak na moje. Oczywiście Clank nam powiedział, żeby pozostać, przetrwać. Ale jeżeli ktoś ogląda tę serię, a wiem, że ktoś ogląda na 100%, to powiedzcie mi, czy mam gadać na cutscenkach, kiedy już ci komentatorzy mówią w poziomach,
czy nie. O, i Rhino. Teraz takie coś na rodzaj Rhino. Tutaj dostaję. No cóż, spadło. Ale to jest taki odpowiednik Rhino, tylko właśnie teoretycznie mamy go od początku gry, więc to jest takie trochę zbyt OP. Ale przynajmniej nie da się tak szybko na niego zapracować. Po prostu jest to najczęściej. Nie ma żadnego sposobu na szybkie tego farmienie. Po prostu. Nie wiem, czy da się to jakoś nawet upgrade'ować, żeby szybko tak. Bo te roboty da się upgrade'ować. Wiem, że wygląd da się upgrade'ować, że ich umiejętności, ale... Żeby dało się coś... Dobra, zwiększyła nam się moc. Na to też musicie zwracać uwagę, jak się wam zwiększa moc broni. Oraz dostaliśmy modyfikację... modyfikację do szybkości. Zwiększyła nam się szybkość naszych pistolecików. No i dostaliśmy Hacker Ray dla naszych robotów. Czyli to, o czym mówiłem, że możemy ulepszać roboty. Uff. No. Kampania. No i my będziemy robić te Dread Challenges. No i właściwie mój najbardziej ulubiony, czyli po prostu Hoverboard Races. Nie wiem dlaczego to lubię, ale lubię. Po prostu to lubię i... Nie. To jest po prostu chyba to lubię, dlatego że to jest łatwiejsze od hoverboardowego wyścigu w Ratchet & Clank jedynce. Po prostu, nie wiem, jest to przyjemniejsze, tutaj jest jakieś dobre sterowanie, przynajmniej. Pani się też to przychodzi w multiplayer, bo raz sobie grałem w Ratchet & Gladiatora multiplayer. Fajnie było. Też w sumie jestem ciekaw, czy w tej wersji HD jest możliwy online multiplayer. W sensie, online to wiem, że jest możliwe, ale chyba to jest takie, wiecie, walka na arenie, czy coś w tym stylu, a mi chodzi bardziej tutaj o co-op. Bo jakby na przykład Michał chciał, to ja mógł mu towarzyszyć kiedyś, jakby robił. Dobra, Destruction Derby. Czy innymi słowem, rozwal tyle, ile możesz. Jakby kiedyś Michał chciał na przykład nagrać. W sumie to można by na takie luźne LP, bo na przykład... wiecie, to jak będziemy nagrywać tego Sonika 4 epizod 2, to ja też to sobie będę nagrywał. Czemu? Ponieważ taki bonusowy materiał mógłby być fajny i u mnie by to było takie coś na rodzaj luźnego let's playa, który by jakoś tam może lud zachwycił. W sumie jedyny mój luźny let's play to póki co jest Rayman, Szalone Kurliki na Game Boy Advance. A jako już Sonika 4 epizod 2 robiłem, to... Dlaczego by nie zrobić tego znowu, tylko że po prostu tak... Bardziej u mnie byłby to luźny komentarz, nie przywiązałbym jakoś do tego uwagi. To byłoby fajnie jak na moje. Więc teoretycznie jakby Michał kiedyś tak nagrywał Ratcheta Gladiatora i na przykład bym mnie zaprosił do tego let's playa, żebyśmy sobie pograli w koopie, to też można by. Chociaż w sumie to by można też taki luźny LP obydwoje byśmy mogli zrobić na przykład kiedyś. Że... Aha, kurde. A, zapomniałem, że tu jest czas, kurde. Dobra, chrzanić to, po prostu się wpierdzielam we wszystkich. Dobra, po prostu będę tak robił, bo to jest szybsze. Wszystkim mi się wydawało, że po prostu ja... miałem... po prostu przegrałem, bo umarłem, ale nie. Jak się okazuje, to nie to... Już się wpierdzielam w tych wrogów, bo oni wtedy po prostu szybciej giną. Niż takie moje strzelanie by było.
No, kto by się spodziewał, że wchrzanienie się kilkutonową maszyną będzie skuteczniejsze niż strzelanie ze światła. Nie domyśliłbym się po prostu. Dobra, vehicle damage. Mnie to nie obchodzi, ważne, ja chcę po prostu to wygrać. I have to do it! Do it! Zaraz umrę i takie będzie do it. Holy shit! No proszę, proszę. Proszę, tylko czterech. Tylko czterech, tylko czterech, tylko czterech. Dwóch! Nie, nie wierzę, jakie chamstwo. Dobra, ostatni raz. One more time. Nie, co nie tak leciało. Ups. Dobra, jak Kuba Bogu tak Bóg gubi, jak oni mnie tak nawalają, to ja ich. Co, już padł seria? Ale lama. Dobra, dobrze, że... Kurde, zapomniałem przecież, że jak załatwię to... Te takie malutkie... Duperelki tutaj przychodzą. Nie wiem, jak one się nazywają, więc po prostu nazywam je duperelki. Chyba nikogo w ten sposób nie urażę. Chyba. Dobra, idzie... Dostatecznie dobrze, przyznam. Nie ma tragedii. No tak, gdybym miał ocenić swoje granie, to takie, no powiedziałbym takie solidne 2 na 10 by było. Okej, okay, już cię uleczam. Nie jest konieczne, w sensie praktycznie szani mnie to, czy ja ich uleczę, czy nie, ale po prostu wnerwiają ich, mnie ich odgłosy, dlatego ich uleczam. Tak wiem, jestem okrutny. Dobra, do it! Just do it! Yes! Yes! Kurde, na tym super duper easy to strasznie to by było łatwe. Co mam tu zrobić? Dobra! No to jest easy, wiecie co? Holo Shielda sobie nie będę kupował, bo to jest najbardziej do dupy broń, jaką kiedykolwiek widziałem. Dobra, czyli to jest mod, który nam daje zatrucie. Tak, poproszę. I jak na moje to jest bardzo dobra modyfikacja właśnie do naszych dual wiperów. Zresztą to po prostu super duper dużo damage daje. Dobra, nasze roboty tutaj zakładają bombę. A ja sobie już idę tam. Swoją drogą, to mam tutaj odrzutobuty? Nie. To szkoda. A nie, bo ja przecież to się odblokowuje po kampanii, czy jakoś tak? Albo w kampanii to się gdzieś kupuje, tudzież dostaje, albo... Coś się z tym dzieje, nie jestem do końca pewien, nie pamiętam już. Musi być rzeczy martwych, moja pamięć. Dobra. No, jak widzicie, oni sami giną już po prostu, bo tyle im damage'a zadaje. Nie dość, że ja, to jeszcze dodatkowo... aha, ja przecież miałem magma kamionem tutaj nawalać teraz. No tak, zapomniałem się. I tam jest jeszcze ta wieża, z tego co pamiętam. No, ogólnie to... Bardzo mi się podobało wtedy, kiedy prowadziłem luźne LP i troszkę mi takie było przykro, że musiałem to porzucić. Więc... Sądzę, że Sonic 4 będzie taką dobrą alternatywą. No i w sumie Królik Bugs Bunny i Taz był też będą swego rodzaju luźnym MP. Bo no, wy myślicie, że my tam będziemy na poważnie z Michałem gadać. Czy wy myślicie, że my tam będziemy poważnie gadać? My tam będziemy jakieś pierdoły gadać. Z dupy prawdopodobnie. Żeby było po prostu śmiesznie. Dobra, no to chyba jeszcze sobie pójdziemy na Saratos.
Żeby po prostu było coś w zamian za ten crash gry. Hehe, crash. To Insomniak. Śmieszne bardzo. No w ogóle są do zbierania w grze i chyba to jest za to jakiś achievement, jak zdobędziecie wszystkie. Chyba ich jest 4? 4 albo... No, 4 albo 6 chyba. Nie, 4. No 4, tyle ile jest tych eksterminatorów. Destroy a monstrous alien creature known as the King Leviathan. And take it from me, people. Monstrous is putting it nicely. Dobra, czyli musimy jakiegoś tam króla zrobić. Hunter Mine. To by było dobre. To jest szok. O! Ja to bierę. Dobra, więc teraz sobie tutaj po tym tego wyję. Tutaj szok, a tu biorę to. Aha, ja mogę przecież nieskończone. No tak, przecież te modyfikacje są nieskończone. Ja jestem idiotą. Ja myślałem, że po prostu kupuję jedną i tylko jedną mogę użyć, a to takiego. Ja tu się nie martwię o kasę. W tej grze ja się nie martwię po prostu o kasę. Na serio ludzie, moje uzbieranie na jakiś super duper rhino czy coś w tym stylu, to po prostu w tej grze to był żart. Żart, a nie granie. W sumie upgrade'owanie go jeszcze było śmieszniejsze. Kurde, zginąłem. Wiesz co, to może sobie nie przechodzimy tego, a po prostu wróćmy do Dreadzone. Zobaczmy, że coś tam jest nowego. Uwaga, no. Już myślałem, że będzie jakaś cutscenka, ale dobra. Po prostu nie chce mi się już nowej planety przychodzić. Teraz, jak już zginąłem. Może coś nowego, jakiś challenge jest. Byłoby fajnie. Chyba. Tak sądzę. Pyk. Dobra, jak to dobrze, że można je pomijać. Te cutscenki. No, w Battle Domie, bo w Battle Domie, ale... Znaczy, odlatywanie cutscenki można pomijać. Nic nowego. No to co, ludzie, chyba zakończymy ten odcinek. No niestety, zdarzył się ten crash, ale... Obiecuję wam, że następny odcinek... Postaram się, byłby dłuższy. Ej, w sumie chodźmy do Ala, zobaczmy, czy jest jakiś upgrade do naszych. Tutaj. A, w sumie to Al też można sobie podglądać, jak się tutaj sprawujemy. To jest fajne. O, Shield. Aha, to kupujemy. To nam pozwala na dodatkową komendę, która. Po prostu, na przykład kiedy te roboty nas hakują, co widzieliście na tamtej planecie, to po prostu teraz mogą jeszcze dodatkowo między sobą dawać sobie poloochronę, co jest świetnym upgrade'em i wiele razy już mi dupsko uratowało. Ale tak, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!